Jesteśmy? No dobrze. My tutaj przed kamerą sobie porozmawialiśmy o innych sprawach, ale najważniejszy temat... Dokładnie, to trochę jesteśmy w klimacie farmy od 17 stycznia w Polsacie. No i Marcelina, żeby poprowadzić farmę, to był jeden telefon czy casting w twoim przypadku? Dobre pytanie. Wiesz co, to był telefon. To był telefon i bardzo się cieszę, bo ten program jest w ogóle jak uszyty pode mnie i potilone. Jak się poznałyśmy bliżej, okazuje się, że jesteśmy tak do siebie podobni, więc to jakby jest dla mnie jakby spełnienie marzeń, bo ja właśnie lubię zwierzęta. Lubię zwierzęta i lubię naturę. Zapach sosen, który mieliśmy podczas nawet nagrywania, po prostu był jak bajka, więc my byłyśmy tam w zamknięciu, byłyśmy tam cały czas przez praktycznie długie tygodnie, o tak powiem, i czułyśmy się, jakbyśmy też były na tej farmie, że było dla nas sielsko-anielsko, to była praca, byłyśmy zmotywowane, ale naprawdę w fajnych warunkach, więc w ogóle jak wymarzona praca. No tak, napisany program pod ciebie, nie trzeba było cię też testować, bo wielokrotnie udowodniłeś, że świetnie sobie radzisz i też przed kamerą sobie świetnie radzisz. Musiałaś połączyć, miks umiejętności był. Ale tak się zastanawiam, bo my ostatni raz widzieliśmy się podczas Fortu Boyard w lipcu. Czy ty już wtedy wiedziałaś, że poprowadzisz ten program? Nie, powiem ci, że nie. Właśnie nie. Widzieliśmy się w lipcu i pamiętam, że rozmawialiśmy różne tematy. Jestem myślę, o ciekawe, co będzie, zanim to wszystko wyjdzie, bo nie wszystko mogliśmy od razu chyba puszczać. I się zastanawiałam, jak to w moim życiu się ułoży, czy rzeczywiście co będzie. Byłaś bardzo ostrożna w tych rozmowach. Bardzo ostrożna i też jakby tutaj i telewizja, i też życiowe, miłosne sprawy, bo też są takie zawsze pod dużym znakiem zapytania, ale jak na razie widzę, że wszystko się normuje i bardzo się z tego cieszę i wierzę w to, że będzie dobrze. Wtedy mi też właśnie powiedziałaś w tej całej niepewności, że twoja przygoda z panią Sienanie jest taka zawieszona, że te drzwi są takie zawieszone. Czy ta decyzja sprawia, że po prostu one są już domknięte, te drzwi? Tak, znaczy tak, tam te drzwi się domknęły, ale też z takim dużym szacunkiem i z dużym podziękowaniem, z dużą wdzięcznością. Te lata jakby bardzo dobrze wspominam i z chęcią wspominam i będę wspominać. I jakby też z tymi ludźmi też mam kontakt, z Tomkiem Wolnym, z różnymi ludźmi z redakcji, z Marzenką, z Idą, więc jakby trochę jestem, na szczęście miło, też je rozstaliśmy, pożegnaliśmy, to nie było, wiadomo, wrzucenie jakby. I tu jest nowy etap i bardzo się z tego cieszę. Sprawił, że to ty podjęłaś tę decyzję. No, trochę los podjął, trochę ja, tak, wszystko się tak zamieszało, że bardzo jestem szczęśliwa z tego formatu, który teraz prowadzę i rzeczywiście tam tak się zadziało, jak miało się widocznie zadziać na jakiś czas, a co będzie w przyszłości, nigdy nie wiadomo.